Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Dzisiaj oto z Połańca jesteśmy we trzech i spróbujemy dzisiaj nagrać jakiś film oto z miejscówki z Połańca, więc na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6:40, sobota, 18 lipca 2020, więc zaczniemy wypad oto z tego miejsca na Połańcu. Przyjechaliśmy późno. Późno, dużo miejscówek zajętych, ale udało nam się zahaczyć kilka miejsc, więc od tego miejsca ja tutaj rozłożę sobie stanowisko i oto z tego miejsca będę dzisiaj wędkował na Połańcu. Więc, drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym tematem. Wodę mam, na początek rozrobimy zanętę, na którą dzisiaj będę wędkował. G5 i dodamy z Marcela Gold Pro Classic na leszcza. Dopalimy na leszcza mieszanką i mamy gie specjal. Więc najpierw rozrobimy zanęty i dopiero będziemy rozkładać wędki i wędkować. Więc jeszcze raz zapraszam na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na początek rozrobimy zanętę od Marcela G5 Special. Damy tyle. Gold Pro Classic. Połowę oraz resztę mieszanki rozrobimy w likwidzie na leszcza. Najpierw przygotuję mieszankę, dopiero rozłożę stojak, wędki i będziemy wędkować. Niech sobie pije, a my rozkładamy stanowisko. Najpierw rozłożymy stojak, czyli nowy nabytek od Koruma. Pierwszy raz będę wędkował oto tym stojakiem. Okej. Dobrze.
taka piłka, wkładamy góra, wkładamy tutaj, opuścimy na dół i mamy zmontowany sprzęt. Podniesiemy troszkę wyżej, tak aby to było wyżej. I mamy idealnie. Teraz dwie wędki. Zobaczymy naszą mieszankę, którą jeszcze doprawimy. Korumy 12-funtowe, barwel, quiver, dwie takie same, do tego koszyki z koruma, te są 60-gramowe i zestaw będzie na nienasymetrycznej pętli. Zobaczcie, dowiążemy jeszcze przypon. I tak to się na dzisiaj prezentuje. Na drugiej to samo. Niesymetryczna pętla, skrętka, spinka do zamocowania przyponu i koszyk z koruma. Tak się mój zestaw dzisiaj prezentuje. Jeszcze założę dzwoneczki pomału. I tak będzie się to prezentowało. Stojak daje radę, wędki, przypony zaraz dowiążemy. I pójdzie na żyłce. Damy 2 przypony. I zaraz zarzucimy zestawy, tak żeby to już stało. Będziemy łowić na pinkę. Pierwszy gotowy. Rozłożymy sztyce. Wypełnimy rejestr. I wędkujemy. Mamy mieszankę. Teraz dodamy konopi. Trochę zostawimy na później. Zobaczcie, konopia. Pinkę. Tu mamy drugą, ale tą wsadzimy tutaj. Do zakładania. I dodamy jeszcze do tej mieszanki pelety. Większy, mniejszy. Zobaczcie. I odrobinę pieczywa fluo. I tak się prezentuje ta nasza zanęta z konopią, z pieczywem fluo i z peletami. Może trochę więcej pelecików, drobnych, większych. Dobra, nabijamy podajnik, zakładamy robactwo i zarzucimy już
zestaw. Sztyce rozłożę, nowy nabytek, 4,5 metra Shimano Bassmaster AX 4,5. Na sam początek i dopiero założymy robactwo, zarzucimy zestawy, tak aby wszystko było pod ręką. Kosz z Prestona, maczowy. Zobaczymy latem, co tutaj bierze. Ok. Na rolety, dzwonki i zakładamy robactwo i zarzucamy. 2, ale komary gryzą. 3. Nabijemy. I pierwszy zestaw zarzucimy. Jedną mamy, teraz drugą. Dzwonek i zaraz ogarniemy to stanowisko, tak aby to wszystko miało ręce i nogi. Sam jestem ciekawy, co nam przyniesie dzisiejsze wędkowanie, bo wiecie, przeważnie na Połaniec jeżdżę zimową porą, na to film będzie Połaniec letnią, tytuł filmu będzie Połaniec letnią porą, więc zobaczymy. To samo, 4 sztuki. I mieszanka, którą przygotowałem. Tą rzucimy stąd. Wędkujemy. Zaraz to ogarnę. Brania są sztuka za sztuką. Z tym, że prawdopodobnie krąpie. Zobaczymy, co będzie później. Ale już kilka krąpi złowiłem. Więc zobaczymy. Przerzucamy, wędkujemy. I tak mówię, zobaczymy, jak to Połaniec letnią porą. Co tu słychać? Komary gryzą strasznie, ale my się nie poddajemy i wędkujemy. Zobaczcie, tuż po rzuceniu zestawu. Zobaczymy tylko co. Chyba coś innego niż
więc weźmiemy sztyca. I podbierzemy naszą rybkę, jeszcze nie wiem co. Okej, rybka zaliczona. Wychodzimy. I co mamy? Zobaczcie, mamy certę. Co tam mamy? Krzaki jakieś? O, patyki. Więc dlatego nie miałem długo brania, drodzy Państwo, bo tam jest jakiś patyk, więc przerzucamy obydwie wędki i wędkujemy dalej. Branie za braniem, jeszcze nie zdążyłem nawet drugiej mieszanki, drugiej wędki zarzucić, ale ryba za rybą, czekam na te większe. Zobaczymy, co tym razem. Co? Jedziemy. Jest pierwszy leszcz. Więc okej. Mamy pierwszego leszczyka. Położę tu wędkę. Zobaczcie, pierwszy leszczyk. Obydwie. No obydwóch. Najpierw tą. Tu nie ma, albo jest drzazga. Tak mówię, że najgorzej łowić takie pyrtki. Takich małych nie będziemy liczyć, ani tylko od razu rzucamy. Zarzucimy. Dołożymy tylko robaka. Tam już coś tuczę. No najgorzej było to z tym drobiem. Ale jakoś musimy dać radę. Najwyżej jak nie dam rady, będę musiał jedną wędkę ściągnąć. Jak nie dam sobie rady, muszę jedną wędkę ściągnąć i będę wędkował jedną wędką. Tu chyba coś jest, zobaczymy. Mówiłem, drobna ryba weszła. Dobrze, że spadła, była mała. Więc będzie taka zabawa z przerzucaniem. Muszę bardziej dokleić zanętę,
żeby się tak nie rozpukiwała, bo bardzo dużo pójdzie przy takiej ilości brań. Dociśniemy mocniej i przerzucam. Dobrze, czekamy na coś większego. Okularów słonecznych nie wziąłem, słońce będzie później mnie raziło na wprost. Zrobimy inaczej, drodzy Państwo. Trochę inaczej teraz zrobię. Założymy cukiereczka. Mam przypony długie z bagnecikiem i aby pozbyć się tych małych rybek. Zobaczcie, aby pozbyć się tych małych krąpi, założymy cukiereczka. Zmiana przyponu. Okej. I założymy cukiereczka. Tak, aby złowić coś większego. Zobaczymy, a nóż widelec, jak to mówię. Szypon damy tu. I szybka zmiana. Low carbon. Bagnecik, haczyk. I teraz koledzy pytają, co to za piórnik. To jest piórnik z Foxa do przechowywania szpul. Szpule od kołowrotka zapasowe przechowujemy w tym, ale ja wykorzystałem ten pojemnik do przechowywania przynęt, tak aby nie były na słońcu. Więc teraz kombinacja i zobaczymy, co nam przyniesie. Zaczynamy od banan toffee, żółty. Tak prezentuje się nasza przynęta. Koszyk jest nabity. Boleń bije. A ja przerzucę. Zobaczymy na to, czy będzie coś większego. Mniej więcej tam. Stawiamy. Mówiłem, drodzy Państwo, że długo brania nie ma, na pewno jakiś ogryzek, bo było branie, zobaczcie. Dosłownie, zobaczcie. I dlatego nic nie wskazywało, bo już skusiła się taka uklejka. Więc trzeba być czujnym. I tak mówię, jedna na cukiereczki. Może rzadziej gdzieś będą brania, a jak już coś weźmie, to coś większego. Zobaczymy, a drugą dalej obławiamy ten nasz kanał na pinkę. Cukiereczek, drodzy Państwo. Ale w zaczep weszło. Musimy popuścić. Ryba w zaczep weszła. Wyszła. I to będzie chyba coś większego niż dłoń. Zobaczymy.
leszcz, piękny leszcz. Na cukiereczka. I rybka. Zaliczona. Zobaczcie. Na cukiereczka. Jaki piękny lesio. Łowimy na cukiereczki obydwie przerzucone. Albo grube, albo wcale. Rzadziej będą brania, ale może większe ryby, tak ten pierwszy leszczyk, który wziął na cukiereczka. Jeden z kolegów, zobaczcie, napisał tak. Więc, drogi kolego, dla ciebie biorę zanętę od Marcela, którą przygotowałem, oraz swoje cukiereczki i łowimy na PZW. I zobaczymy, jakie rybki nam dadzą cukiereczki i zanęta od Marcela. Na wodzie PZW, czyli na tym kanale, letnią porą w Połańcu. Wędkujemy. Cukiereczki są bardziej kolorowe, przynęty, których używam, więc dlatego musimy dodać więcej pieczywa fluo. Rybka się przyzwyczai, przy zanęcie bezpiecznie będzie się to odrywało, by na pieczywo fluo pracowało, kolorem kusiło. Na z boku trochę niżej, 60, 80 cm, 70 niżej będzie nasza przynęta, lekko zbalansowana u góry z haczykiem, też w podobnym kolorze, laserkowatym, żółto, czerwonym, różowym, w zależności jaki będzie to smak i kolor. Jest idealnie, więcej pieczywka i czekamy na kolejną rybkę. Z tej strony, dlatego że słońce, żeby mi nie raziło. Później jak słońce przejdzie na środek, przejdziemy na drugą stronę. Okularów słonecznych zapomniałem wziąć, więc tak, aby nie psuć sobie wzroku. Rzadko są na damblesy cukiereczki brania, ale są większych ryb. Dobrze, więc drodzy Państwo, zmienię przypon z powrotem. Założymy pinkę i jedną będziemy obławiać sobie drobiznę, tak aby darmo nas komary nie gryzły. A drugą założymy na pinkę. Tu jest damblesik cukiereczek, a druga pójdzie z pinkę na jedną wędkę, taką zabawę. Zobaczę, może trafi się bonusik, ale do końca dnia jedną trzymam na cukiereczka. Proszę Państwa, piękna pogoda wiecznie, ale piękna pogoda. Zobaczcie, się rozebrałem jak do rosołu. A tutaj taka piękna pogoda, słońce świeci. Rybki łowimy i cóż można więcej chcieć. Jedna na cukiereczki, druga na pinkę. No i obławiamy, wędkujemy, odpoczywamy. I taki wypad, połanie z latem. Nic dodać, nic ująć. Słońce świeci, opalę się, drodzy Państwo, bo bardzo słońce grzeje, bardzo, więc dlatego chociaż zobaczcie, już te lepie. Jak? Drobne. U mnie to jest drobne, ale powiem Ci, miałem jedno takie branie, no, że czułem,
albo lechor. Tak. Ale niestety. Pierwszy się zarasta, wiesz? Tak. I powiem ci, że no, zerwał się, ale czułem, po prostu czułem. A ja widzisz. Chyba to był leszek, dlatego że powiem ci, że nie walczył, nie? Nie walczył, no jak szmata szedł. I to był leszek, ale go czułem jak ściągałem, wiesz? No. Mogła być też taka 50. No mogła być, a Robercik? Wszystko mamy gówno. Tak? No, drobne. No tylko jedną i tak naprawdę wszystko. No widzisz. A u ciebie? A u mnie nic nie doszło, nic. Z powrotem założyłem na pinkę, ale widzisz, co jest. Tak. No mamy no. Zabawę. No. Zabawa jest. Zabawa jest. Zabawa jest. Ale naprawdę... Koszyk zmieniłem jeden na większy, na 90-gramowych, bo spływa. Ja 70 i 80 zmieniliśmy, bo schodziło nam strasznie. Schodzi, schodzi. No schodzi, ja tak samo. A ja tu 90 założyłem. Aha. Skoro ma na pinkę, a druga ich sobie swobodnie tam spływa i na cukiereczka. No i wywędkujemy dalej. To mówi, że szału nie ma. Nie ma szału, są malutkie. Małe, drobne ryby biorą. Drobne, małe. Akurat taki okres, no, na taką porę my trafili. Ale czekam na jakiś bonusik. No. Tak mówisz, bonusa no miałeś. Miałem bonusa, miałeś. Tylko niestety... Miałeś, ale... Jak się mówi, skończył się. Skończył się. No ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, pewnie, nie? Okej, więc przerzucam zestaw dalej. No pięknie. No już, zobacz. No, no i dlatego widzisz, z pinki zrezygnowałem. Ale wiesz... Ale cóż, no, zabawa jest. Zabawa jest, no tylko tyle, że wiesz. No, wiadoma sprawa, że każdy z nas chce coś dużego, ale... Jest jak jest. No tam wiesz, cukiereczka założyłem, tamta jest selektywna, wiesz, jakieś większe wchodzą, tylko rzadzi, brania są. A tak. Tu widzisz, no. Tak. Nawet nie schodzę po nią. Kij, żeby się tylko nie złamał, bo tu jest ponad 90 i ryba waży, to ponad 140, 30, różnie. Nie złamiesz. O. Krąpik, który... Idę wody. Chcesz się to akurat mam? Masz? A, proszę cię bardzo. Jestem majkodniętą ręką. Zmiana koszyków. Tu na cukiereczka 115, ale jest więcej, ponad 120 gram sam koszyk. To z towarem będzie gdzieś 160. Już kiedyś mierzyłem. A pusty koszyk ponad 125 gramów. Bardzo mi spływa, więc dlatego zmiana. Cukiereczek przerzucony teraz daję tu, a na drugim to samo. Zmiana była 90-gramowy koszyk. Ok. A więc jest coś na cukiereczka. Zobaczymy tylko co. Chyba, że znów poszło w krzaki, no. Spadło. Spadło, tam zaczepy są. Zobaczcie. Więc zmieniamy przynętę, zakładamy świeżą i przerzucamy zestaw dalej. To odwiedzić kolegów, z którym przyjechałem, Robercika i Rafała. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Trzeci. Najpierw idziemy do Robercika. Robercik, powiedz co jak. O, widzę zresztą. Takie ryby. Nie ma nic większego. No są takie, ale sporadycznie się trafiają takie 40. Krąpiki. Niestety. Na razie nic większego, czekamy na większą rybę. Mniejsze. Powiem tak, jak na lipiec, tak. Pierwszy raz, według mnie nieźle. Tylko... Można się pobawić, zresztą jest coraz mniej takich łowisk, takich naturalnych. Naturalny. Wszystko robią komercje ze wszystkich, Lipowica, Morawica. Niestety, nie. Strawczyn, wilków, wszystko na jedno kopyto, no, ścieżki rowerowe, tak jest. Ludzie, latarnie, wszystko. Ludzie, którzy chodzą, panie, bierze co? No. Więc odskocznia od takich łowisk i... Tak, bardzo, to jest
coś miłego, fajnego, sympatycznego. I nie wiadomo co weźmie, nie? A, to już jest taki gratisik fajny, nie? No ale i powiem ci, że jest fajnie, no jest chwyte, to na pewno. Pogoda jest, nie? Pogoda jest, miało padać, nie pada, także wszystko jest, idzie w dobrym kierunku, jeszcze łapiemy bardzo długo, więc... Wszystko tak, może się... Myślę, że większa ryba też podejdzie. Tylko to jest kwestia czasu. Kwestia czasu, tak. Tak. No. Robercik, bo wiesz, tutaj wiesz jak to jest, mogą z rana brać albo pod wieczór, a my jesteśmy akurat w takiej godzinie, że wiesz... Że mogą, że już przestały brać, a my odjedziemy jak zaczną brać. Zaczną brać, ale no nie oznacza to, słuchaj, jeżeli będzie jakiś ten, to nie jest tak, że musimy odjeżdżać o 15, możemy tak sobie... No zobaczymy jak się to ułoży. Tak jest. No. Zobaczymy, jeżeli będzie fajnie... Jak komary dadzą żyć, to zostaniemy dłużej. Jeżeli nie, no... Jeżeli pójdą na ten, na kolację trochę później, to no wydłużymy to. No to najwyżej komary mnie będą gryzły, a zostajemy dłużej, aby no, właściciela samochodu nie szamały. Zależy jaką masz krew, jak masz słodką, to... Żrom, nie to żrom. Żrom. Pewnie. No to... Rafała za to te osy też dziubią, no, także jest ciekawie. No i co, mieszankę którą wziąłeś? Wszystko połączyłeś? Niestety tak, miałem kilka, ale na zasadzie jednak przewaga jest rybna, nie? Rybna, no, mówisz. Akurat... Kukurydzę dodałeś, ale łowisz na kukurydzę? Nie, nie, nie. Jako taki wiesz, takie coś, żeby w wodzie było takie coś żółtego, żeby przyszły, tak, coś się... Żeby coś zostało tam, nie? No, no. No bo zanęta sypka to raczej przy szybkim nurcie tak odpłynie, odprowadzi ryby, a tak to zawsze jakieś kawałki zostają, tak, które ryby przyciągnie. No i właśnie chciałbym, no, no zobaczyć, co będzie z tym. A teraz koszykiem powiedz mi, widzę, że małe koszyki masz. Ja założyłem ponad 101, a drugi 90, kurde, bo mi spływało. 70. Tak. Tylko, że wiesz, no 70 powiem ci płaskie takie w miarę i to nawet się trzyma. I trzyma ci się, tak? Tak, no rzucam, tak, że no, nawet nie ściąga, no trochę ściągnie, nie? Ale potem się stabilizuje i nie ucieka do Rafała. Aha. No i to fajnie. To Robercik, powiem ci tak, jak będziemy miał jakąś fajną rybę, wołaj. Dla widzów nagramy. Tak jest. Wiesz, żeby to chociaż coś fajnego było, bo... Uklejki, płotki, wiesz, no to raczej płotek sens nawet nie ma, nie? Ale brzana odeszła, nie? Nie to co zimową porą, brzany nie małych ma, nie ma. Ja złapałem jedną, Rafał złapał jedną. No, jeszcze nie mam. Suma złapałem. A, no słyszałem podobnie, no. Ale jest zaliczony. No, także jako no gatunek ryby jest. Tak, wielokrotność gatunków. Płoć miałeś? Nie. I ani klenia, nie? Ale to jeszcze wszystko przed nami. Idziemy do Rafała. Rafał, teraz ty nawijaj, co i jak. Mogę powiedzieć. Wszystko się zgadza z Robertem. Wszystko się zgadza? Tak. No rzeczywiście, małe rybki biorą. Nawet uklejeczki malutkie. Z gruntu? Z gruntu. Nie z gruntu, nie. Ja tak samo z koszyka. No, a z koszyka, ale na grunt, nie na spławik. No, tak, no tak, 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 oczywiście. Ale powiem tak, no to tu dużo mówić. No, rzeczywiście dzisiaj jest ryba wybitnie leszczowa. 90% można przyjąć, że są same leszcze. Same leszcze. No i ale leszczyki, drobne. Leszczyki. No czyli gruźliki, leszczyki, jak ja to mówię, drobne. Dokładnie tak, dokładnie tak. Niektóre można nawet, krótko mówiąc, no spawiałem się. No widać, że ryba dzisiaj jest wybitnie leszczowa. Mało jest tak, jak w zimie żeśmy łowili i brzany, i świnki, Certy, klenie no, wchodziły. Klenie wchodziły, tak, tak. W tej chwili no, to praktycznie jest tylko leszcz. Leszcz. Aczkolwiek zabawa jest, to trzeba przyznać i chyba do tego przyjechaliśmy, żeby się po prostu pobawić. Pobawić, odpocząć. Dokładnie, odpocząć, a nie po to. No, dobrze by było, żeby rzeczywiście ta wisienka na torcie była jakaś chociaż. Jakiś jedna bonusik. No nie ukrywam, że może i miałem tą wisienkę. No niestety weszła w krzaki, zerwałem. No coś było większego, no ale cóż. No. Ale może powtórzy się. No to może chłopaki, powtórzy tego wam życzę. Jak coś to wołajcie i... Idę do siebie i wędkujemy dalej. No i widzicie, tak to leci u moich kolegów, u Robercika i u Rafała. Większość drobiu, czyli nieduże leszczyki, trąpik, to przeważa przy dzisiejszym wędkowaniu. I obydwie na cukiereczki. I chociaż mam rzadko branie, ale coś tam jest, może mi się uda coś jeszcze fajnego złowić, więc dlatego zrezygnowałem z pinki. Bo co rzut, praktycznie co rzut jest branie na pinkę
krąpik, nieduży leszczyk. Więc dlatego zmiana na cukiereczki. Zobaczcie, musiałem założyć przypon na pinkę. Zobaczcie, jakie ryby. Dlatego, że miałem trzy przypony, jeden zerwałem, na drugim się zrobił supeł, więc już nie mam przyponów długich na igiełce, więc dlatego z powrotem wróciłem na robactwo, ale zmienię z powrotem na mniejszy koszyk. Skoruma, ale ten 60. Zakładamy rybactwo i dalej będziemy obławiać. Miejscówka tam dalej na Damblesa, czyli cukiereczka, warfelesika. Jak go zwali, tak go zwali. Każdy wie, o co chodzi, więc nie ma co się dopytywać szczegółów. Założymy 4 sztuki. Robaki do cienia. Ok, przykryjemy. To. No i zobaczcie, drodzy widzowie, na pinkę co bierze. U ciebie to samo u was, nie? To samo. No to widzisz. No to... I dlatego na cukiereczka jedną mam, ale już przyponów nie mam. I widzicie, co się dzieje. A co ty mówisz, że co? Jedną rzucić chciałeś, jak? Nie, może by to zwiększyć haczyk, nie? Haczyk na większy? A też będą brały. Ale powiem ci, już nie wiem, czy drastycznie nie polecić. Już drastycznie, że wiesz, już nie było takiego... Takiego po prostu, wiesz, no. Się już zastanawiam, poważnie, albo nie wiem, na ten haczyk tylko, nie wiem, coś, kurde, czy, bo pelecik, kurde, jakiś założyć. No możesz pelec założyć, nie? Ja no. Stoję i czekam. Tego krąpia dużego ileś czasu łowiłem na cukiereczkę. No, wiesz, rzadko są brania, ale jak jest, to już trochę większa ryba. Nie wiem, ja się zastanawiam. No ale już nie mam przyponu, nie, dlatego... Bo takie malutkie, wiesz, nawet uklejki biorą na takie, no, no tak, co mówimy, no. Ja wiem. Bo ja też jedną uklejkę miałem, bo... Strony, jak ograniczymy im, to... No zobaczymy, nie? Może przyjdzie pora i te większe zaczną brać, nie wiem. Może, no. Ale widzisz, wszystko jest w porządku. Nie, no bo brać biorą, tylko no niestety cóż. No. Tylko drobne. Może już siedzi, wiesz. No by i nie ciągnie i się tak, zmęczyła. Tak. Nie, tragedia jest, tragedia. Dobra, jak stoi, przecież nie dościągam z oprza. Wędkujemy no, dalej. Ściągniesz za chwilę i... Nie, tutaj siedzi, drodzy widzowie, siedzi tu ryba, na mnie zacinam. Nie ma bata, żeby tam ryba nie siedziała. Tylko oczywiście drobna, na siły nie ma pociągnąć. No, więc mówiłem? Drodzy Państwo, nawet siły nie ma ugiąć wędki. Takie sztuki biorą. Na pinkę. Ok, przerzucam dalej i wędkujemy. Zerwałem drugi przypon. Drugi przypon na cukiereczku. Tu jest pełno zaczepów w tym miejscu, tak koledzy mówili. Ale taka miejscówka, więc muszę założyć drugi. Drugi na gumeczce chyba jeszcze mam. Jest ostatni, a więc od razu zarzuciłem jakieś wskazanie, ale nie wiem, czy ryba jest.
na krótkim przyponie, tam blesik, coś tam chyba jest. Zobaczymy co. Leszczyk. Nieduży, ale jest. Zobaczcie, jeszcze zanęta się nie wypukała. Zapadł. Kolejna. Ma tego samego, ten sam kolor pomarańczowy. Zobaczcie, to samo. Zapadł. Ale też to samo co wcześniej. Zobaczcie jak gorąco. Wczoraj przez parę dni było deszczowo, zimno. W nocy zimno. Dzisiaj bardzo grzeje. Więc też zmiana temperatury. To ryba inaczej podchodzi. Ale jakieś wskazania brania rybki są, więc nie ma co narzekać. Wędkujemy dalej. I zobaczymy, czy jeszcze coś fajnego się złowi. Teraz z prawej strony słońce grzeje. My filmujemy dalej wędek. I odpoczywamy. Siedzą na słońcu. Dobrze, że ten wiatr jeszcze jest. Zobaczcie, że ten wiatr jeszcze wieje, bo tak to by nie dałoby się wytrzymać. Musiałbym rozłożyć parasol, a co parasol mi da, jak słońce jest z drugiej strony. Nie byłoby jak zarzucać, musiałbym dalej siąść przy parasolu od wędek. A kto by spodziewał się, że będzie taka piękna pogoda w zapowiadanych deszczach. A więc dam blesik na cukiereczek. Zobaczymy co. Mogłoby być coś fajniejszego. Spadła. Spadła ryba, ale było coś większego. Więc przerzucamy dalej. Nie ma to tamto, jak to mówi się, nie ma, że boli. Jest tak gorąco, drodzy Państwo, że robaki, zobaczcie, pod spodem wszystkie są. Wszystkie pod spodem. Tak im gorąco, że pod zanętę weszły. Zamiast na wierzchu być, to weszły pod zanętę. Branko było, ale zeszło. Rzucamy i czekamy po drugi prawie brzeg. Zobaczę tu, bo tu było jakieś wskazanie. Na pewno może jakiś maluszek wisi. Bo tutaj tylko pyka, o, widzicie, mówiłem, pyka, pyka i później przestaje i nie wiadomo, czy czekać na branie, czy już coś uwieszone. I kolejne, zobaczcie, takie ryby dzisiaj biorą na pinkę. Zobaczcie. Ale tam na cukiereczka miałem fajną rybę, ale spadła. Trudno. W
prędko jemy dalej. Zmiana robaków na świeże. 4 sztuki. Migamy. Tutaj niedaleko, bo tu dużo zaczepów jest. Dużo jest bardzo zaczepów, dużo przyponów rwę. O. Dobrze, tutaj, aby nie tu, trochę w bok. Tu gdzie rzuciłem, te są zaczepy, ale ciutkę dalej. Okej. Więc dużo, dużo przyponów zerwałem dzisiaj. Koszyka ani jednego, ale przyponów dużo zerwałem, dlatego że zaczepy są. Dobrze, wędkujemy. Drodzy Państwo, zrobimy tak. Wezmę przypon metrowy. Metrowy przypon mam. Zobaczymy. I teraz tak, tutaj jest pętelka malutka. Malutka jest pętelka, na którą założymy pęczek białych robaków. Tylko pokażę jeszcze co i jak. Najpierw weźmiemy sprzęta. Tu mamy igłę. I teraz nabijemy pęczek robaków. Trzynaście. Czternaście. Mamy 14 robaczków. Teraz musimy wziąć naszą nitkę, żyłkę, przepraszam. Nasunąć robaczki, 14 sztuk. Przeciągnąć. Końcówkę odetniemy. Dobrze. I mamy tutaj 14 sztuk robaczków, które zawiążemy do przyponu. Tu jest taka pętelka, że wsadzimy w tą pętelkę. I teraz to delikatnie zawiążemy. Zaciśniemy jeden. Dwa. I jeszcze jeden raz. Trzy razy. A końcówkę odetniemy. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, haczyk i pęczek, 14 sztuk pinki na włosie,
a u góry haczyk. Przyponu metrowego nie będziemy robić. Odetnę i takie o za pół metra wystarczy, taki półmetrowy. Tylko pętelkę zrobimy, 1, 2. I mamy przypon z 14 robakami. Tak to się prezentuje. Ok, przypon wsadzamy do trepka, ściągniemy. Zobaczcie, już jest zaczep. Już jest zaczep. Tylko żeby koszyka nie stracić. Zobaczcie. Puściło i przypon kolejny poszedł. Taką mam miejscówkę. To teraz, jak kolega powiedział, trzeba rzucić wyżej. I zobaczcie, przypon poszedł. Szybka zmiana. I zobaczmy, czy to da efekt. 14 sztuk. I poczekamy na konkretne branie, jeśli się oczywiście doczekamy. Tak to się prezentuje, ten pęczek. No i zobaczymy, czy to da, przyniesie jakiś efekt w postaci jakiejś większej, trochę rybki. Zobaczymy. Zrzucamy wyżej. Prawdopodobnie tam nie ma zaczepów. Dobrze, i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. A więc branie miałem, a się nie zapięło na pęczek białych robaków, więc przyszykujemy jeszcze raz dawkę 14-15 sztuk. Z powrotem nawlekamy. Czternaście sztuk. Ta sama śpiewka. I mamy kolejny pakuneczek. Pęczek białych robaków, ale ryba weszła w zaczep. Zmiana baterii. Pęczek białych robaków było branie. 14 sztuk. No ale ryba weszła w zaczep. Weszła w zaczep, postawiłem na chwilę, ale nic z tego nie będzie, tu jest za dużo zaczepów. Zobaczcie, widzicie, co się dzieje? I prawdopodobnie pierwszy koszyk pójdzie. Pierwszy koszyk dzisiaj pójdzie. Puściło. Mógłby pójść przypon. No całe szczęście, że przypon poszedł. Bo przypon
tutaj jest pryszczyk, a koszyk to 14 zł by było w plecy. 10-14 zależy jaki koszyk. No ale branie było. Więc powrotem zakładamy przypon z pęczkiem białych robaków, lecz musimy sobie przyszykować nowy. Mamy 14. Widzicie, przypon za przyponem, taka miejscówka. Ale coś zrobić. Zobaczcie, i kolejny piękny pęczuś szak. 60 cm. Dłuższy przypon teraz. Okej. Okay. Branie na cukiereczka, nie wiem czy jest, czy zaczep też weszła, poszła w zaczep. Widzieliście, ale miejscówka, aż pół kija wygięło na cukiereczka. Ale ryba weszła w zaczep. Kijowa miejscówka, kijowa. Już tu nie siądę na niej, bo jest dużo zaczepów. Pęczek białych. I co mamy? Takiego gnojka na pęczek białych. Zobaczcie, nawet taki gnojek uderzył na 14 pinek. Przerzucamy zestaw. Jeszcze robaki są, to tylko dołożymy zanęty. I z powrotem ten pęczek. Stojak się spisuje. Korum, nowy nabytek, jak widzicie, daje radę. Szybko się, lekki jest, aluminiowy, szybko się rozkłada, składa, więc dlatego zakup jego na tą rzekę do wędkowania na rzekach. Więc na razie jestem zadowolony ze stojaka. Znów pęczek i chyba no spadło. Brania są na pęczek. Zobaczcie, jakie gluty już wiszą, ale łowimy dalej na to. Zanęta jeszcze w koszyku jest to, więc rzucamy. Zobaczcie, już jest na pęczek. Są jeszcze? Jeszcze wiszą. Zobaczcie. Ciężko zaciąć, bo mogą za końcówkę ciągnąć, a to jest na włosie.
ale zobaczymy jeszcze tu, czy będzie wskazanie na to. Przeszłem z pęczku na zwykły przypon z kilkoma i zobaczcie, co mamy. Certę. To już trochę większa niż te wcześniej. Malutka certa. Teraz będziemy kończyć, więc pokażę wam, drodzy państwo, mój dobytek. Oczywiście tam dwie małe rybki na początku rzuciłem, ale później stwierdziłem, że nie rzucał. I wam pokażę. Jeden duży leszcz, mniejszy. I tak to się prezentuje, certa, krąb. I zrobimy pamiątkowe zdjęcie, a rybki wypuścimy. Zobacz, ty też? No, no. Ja takie złapałem. No chodź tu, pokaż. No proszę bardzo. To są Robercika. To taki karaś. Patrz, jaki karaś. Karaś jaki. Karaś, leszczyki. No ja mam trochę mniej, bo ja kombinowałem. Mój największy. No, nie ma na 50. Taki. No i zobaczcie. I to jest nasz dorobek. Certa. Jaki ładny karaś. Dwa miałeś, pokaż go. Zobaczcie, jaki ładny. No i to są ryby, a reszta to wszystko maleństwo. U mnie to na początku, co rzuciłem do siatki, nie poczęło. No jeden leż, drugi certa i krąb. I maluszków pełno, pełno maluszków, ale zaczepów miałem bardzo dużo. I to tak leciało, drodzy widzowie. Nic dodać, nic ująć. Dobra, ryby wypuszczamy, siatkę suszę i jedziemy na Kielce, narka. Więc, drodzy państwo, pomału zwijamy się. Godzina 15. Jeszcze na mecz zdążymy piłkarskiej ekstraklasy. Choć moja drużyna spadła z ekstraklasy, to zawsze trzeba kibicować swojej drużynie na dobre i na złe. I tak to leci. Nic dodać, nic ująć. Robercik pokazał, co połowił. U mnie była fajna miejscówka, ale przyponów bardzo dużo zerwałem. Co większa ryba szła w zaczep. I tak wam to pokazałem. Później przestawiłem się na cukiereczki. Rzadko były brania, więc dużo czasu na nie straciłem, ale coś tam pykało. Chciałem się pozbyć tego małego dziadostwa. No i tak to leciało, nic za nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. No i do następnego. Siema, pyza. Złowienia latem na połańcu. Tytuł będzie filmu: Letnie łowienie na połańcu. No i do następnego, siema. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będziecie śledzić mnie na bieżąco. I tak to leciało, nic za nic ująć. Siema. Pakujemy się, jedziemy na Kielce.